w Urzędzie Miasta w Katowicach Jarosław Makowski wiceprezydentem. Po prawie 10 latach stanowisko wiceprezydenta straci związany z PiS Mariusz Skiba, a jego miejsce zajmie radny PO Fatima Orlińska. To efekt dobrej współpracy, która zrodziła się jeszcze w okresie pandemii, mówił w środę prezydent Krupa. Według zapowiedzi prezydencki klub Forum Samorządowe ma ściśle współpracować w Radzie Miejskiej z klubem Platformy Obywatelskiej, co w efekcie ma wzmocnić samorząd, ponieważ działający przez 9 lat układ prezydenta Krupy z Prawem i Sprawiedliwością wyczerpał swoją formułę. Ja zawsze powtarzam, że swoją politykę zarządzania miastem opieram na współpracy, przede wszystkim na współpracy, i tą współpracę staram się cały czas rozszerzać. Rozszerzamy ją dzisiaj o Koalicję Obywatelską i z tego się bardzo cieszę, tym bardziej, że Koalicja Obywatelska dzisiaj jest u steru władzy w naszym kraju, więc to jeszcze prawdopodobnie powinno nam przyspieszyć pewne procesy. Patrzmy jeszcze z perspektywy takiej, że za niedługo powstanie tutaj Ministerstwo Przemysłu, a więc to jest też element, który bardzo mocno nas przybliża i jednoczy w tej wspólnej działaniu na rzecz poprawy jakości życia w naszych miastach. Czemu zdaniem prezydenta Krupy służyć ma powołanie na stanowisko wiceprezydenta nowego kandydata Jarosława Makowskiego, który zastąpi odwołanego już Mariusza Skibę, wiceprezydenta powołanego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Sam Makowski przekonuje, że oficjalnie już ogłoszona koalicja jest przede wszystkim testem, na ile współpraca kilku środowisk politycznych jest w stanie przełożyć się na realne działania w mieście. Nie możemy przespać tego momentu, tak? To znaczy teraz Katowice. Raz płyną tu gigantyczne środki z KPO, płyną środki ze Sprawiedliwej Transformacji. Jest tworzone Ministerstwo Przemysłu. Mamy Europejski Rok Nauki w Katowicach. Wszystko to są elementy, które absolutnie jakby, kiedy sprawi się, że da się temu rodzaj synergii, prawda, i się połączy, to będzie to absolutnie ważne kilkanaście miesięcy przed Katowicami i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się kłócić, spierać, skakać sobie do gardeł, tylko po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby jak najlepiej ten moment kluczowy dla Katowic wykorzystać. I jak mówi przewodniczący Śląskiej Platformy Obywatelskiej, spełnić obietnice wyborcze nowego rządu u władzy centralnej, sprzątając po swoich poprzednikach również, a może przede wszystkim na szczeblach samorządowych. Każda partia, jeżeli wystawia swoich kandydatów i ma radnych, to potem ludzie chcą mieć sprawczość i o tą sprawczość tutaj chodzi. Stworzył się dobry klimat, zwycięskie wybory, bardzo duża frekwencja, taki wiatr zmian. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli jest możliwość, to twórzmy tę koalicję już teraz, przed wyborami samorządowymi, bo od tego jesteśmy, tak, żeby brać odpowiedzialność za państwo, ale też za takie miasta jak Katowice. No i tam, gdzie się da trochę pogonić PiS, to robimy i to tak się stało. Dziś jeszcze nie wiadomo, jak będą konstruowane listy wyborcze w kwietniowych wyborach do samorządu i w jakim układzie nowa koalicja powalczy o głosy. Wiadomo jednak, że do obowiązków nowego wiceprezydenta będą należały te dotychczas pełniącego te funkcje. Jarosław Makowski zadba więc m.in. o funkcjonowanie Zakładu Zieleni Miejskiej, cmentarzy Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Funduszy Europejskich.